Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Wędkarskie Dylematy i w tym odcinku przedstawię Wam systemy hamulcowe w multiplikatorach. Różni producenci stosują różne systemy hamowania szpuli. Przedstawię Wam najpierw teorię, jak te hamulce wyglądają, do czego służą, jak są skonstruowane w zależności od kilku raptem firm, ale zasada działania jest ogólnie taka sama. A druga część filmu, poradnika, to będzie praktyka, czyli nad wodą przedstawię Wam, jak poszczególne zmiany wprowadzane w hamowaniu szpuli powodują dalsze, bliższe rzuty, powodują pewne problemy typu powstawanie brody lub w ogóle nie, albo się plącze, albo się nie plącze, no i jak zrobić, żeby się w ogóle nie plątało lub plątało jak najmniej. Dla zatwardziałych castingowców to jest najważniejszy hamulec, Wasz kciuk, wiem. Ale to przychodzi z czasem i najpierw trzeba sobie pomóc tym, co producenci dla nas, wędkarzy, wymyślili. Więc zapraszam do oglądania. Przygotowałem dla Was trzy multiplikatory. Abu Garcia Revo 4SX, Shimano SLX oraz chiński produkt Casking Mega Jaws. Dlaczego takie trzy multiplikatory? Dlatego, że Abu Garcia Revo 4SX ma dwa hamulce rzutowe, magnetyczny i odśrodkowy. Shimano SLX ma jeden hamulec rzutowy, tylko odśrodkowy. A Casking Mega Jaws ma też tylko jeden hamulec rzutowy, ale za to tylko magnetyczny. Więc to są trzy multiplikatory i każdy ma inny system hamowania szpuli. Ale od początku. Wszyscy, którzy spotykają się z multiplikatorami, są załamani. Boże, trzy hamulce, cztery hamulce, pięć hamulców. O co w tym wszystkim chodzi? Po co aż tyle tych hamulców? Już Wam tłumaczę. Każdy multiplikator ma tylko jeden hamulec walki. To jest ta taka gwiazdka tu przy korbce. To jest hamulec walki, czyli to jest to, jak zatniecie rybę i Wam odjeżdża, to tym dokręcacie siłę hamowania, wyciągania tej linki ze szpuli. No i to jest hamulec walki, męczycie tym rybę, aby ją wyciągnąć, nie połamać, nie porwać zestawu i tak dalej. Hamulec numer dwa. Dla jednych jest to hamulec, dla innych nie. To jest docisk szpuli. Przy korbce i przy tej gwiazdce macie tutaj takie pokrętło. W jednym terkocze, w innym nie terkocze. Multiplikatorze. To jest docisk szpuli. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Każdy multiplikator ma ten docisk szpuli. W SLX-ie tak samo. Korbka, hamulec walki i tu to pokrętło. Akurat to nie terkocze. Docisk szpuli. Abu Garcia Revo 4SX. Korbka, hamulec walki i terkoczący docisk szpuli. I to są... To jest lewa część multiplikatora dla osób, którzy łowią tak jak ja. Prawą ręką rzucają, lewą kręcą. To z lewej strony macie korbkę, hamulec walki i docisk szpuli. I teraz jest druga strona multiplikatora. I tu jest taka pokrywa. W niektórych multiplikatorach na tej pokrywie nie ma nic. Logo, nazwa kołowrotka. Multiplikator to też kołowrotek. Tysiąc razy o tym mówię. Po drugiej stronie multiplikatora macie pokrywę szpuli. No bo trzeba tą szpulę wyjąć też czasami, nie? Coś nawinąć, plecionkę, podkład, czy coś tam zawiązać, jakiś węzeł, posmarować, no to musicie to wyjąć, tak? To jest pokrywa szpuli. W SLX-ie jest po prostu pokrywa szpuli, nie ma żadnych pokręteł. W Castkingu już jest jakieś tajemnicze pokrętło. Tak samo w Abu Garcia Revo 4SX. I o co w tym wszystkim chodzi? Pierwsza zasada, której zauważyłem, nikt nie przestrzega. Nad wodą, czy w poradnikach na sieci. W każdej instrukcji jest napisane, że jeśli chcecie otworzyć tą pokrywę i coś tam pogmerać w tych hamulcach, wyciągnąć szpulę i tak dalej, to należy najpierw odkręcić docisk szpuli, żeby on nie był dociśnięty. Jak sama nazwa wskazuje, docisk szpuli, dociska, dopycha. Tu jest łożysko i tutaj jakby dociska to. Więc jak to jest dokręcone mocno i tu zaczynacie otwierać, to jest jakby nacisk jest na to powodowany. Nie należy tego robić. Czyli żeby otworzyć tą pokrywę zgodnie z instrukcją, a nie tam z Waszym widzimisię, że już jesteście doświadczeni i tak dalej, to należy to
ten docisk odkręcić, tak, żeby ta szpula stuka, żeby była luźna. Wtedy otwieramy pokrywę szpuli. To jest SLX, więc ona jest, nie wypadnie. Znaczy nie szpula, tylko ta pokrywa. I tutaj się pojawia to, czego szukamy, czyli system hamowania szpuli. System hamowania podczas rzutu. Do czego to służy? Hamulec rzutowy ma za zadanie obniżyć prawdopodobieństwo poplątania i odstrzałów, żeby was to nie wkurzało, bo każdy na tym od razu polegnie. Jak tak po prostu wyjmiecie z pudełka, założycie jakąś lekką przynętę, nie poustawiacie multiplikatora, w ogóle nie wiecie, o co chodzi, tylko a dobra, rzucam, buch, o, pierwszy rzut już macie brodę. I już jest nagle ząk, o co tutaj chodzi i już nie chcecie łowić. W momencie rzutu plecionka może wam wyprzedzić, odwijając się, bo to wtedy po otwarciu, o, to się po prostu rusza i się może zrobić wam, o, jakaś tam broda i odstrzelicie przynętę albo nie, jak macie odpowiednią grubość plecionki. Otwieracie tą pokrywę i tutaj się pojawiają systemy hamowania. W SLX-ie jest wyłącznie hamulec odśrodkowy, na takich sprytnych bloczkach. O, to jest system hamowania szpuli wymyślony przez Shimano i on jest zbudowany z takich bloczków. Ten bloczek, który się rusza, jak mleczak, to jest bloczek odblokowany i on hamuje. Teraz jest raz, dwa i trzy. Trzy otwarte, a trzy zamknięte. Starajcie się zawsze tak ustawić, żeby te bloczki były symetrycznie. No chyba, że jest tylko jeden, wiadomo. To po otwarciu, o, widzicie, rusza się. O, powoduje, że podczas obrotu, gwałtownego obrotu przy rzucie, no naprawdę nabiera dużych obrotów ta szpula, powoduje, że one się odsuwają i dociskają tutaj szpulę. Chowam więc szpulę do środka. W Castkingu Mega Jaws macie to pokrętło. Zaraz wyjaśnię, do czego ono służy. Też odkręcacie docisk szpuli. Szpula jest stuka luźno. Otwieracie. Tak powinno się robić. Tu nie ma nic na szpuli. Po prostu szpulka. Dlaczego nie ma? Dlatego, że Castking Mega Jaws ma hamulec wyłącznie magnetyczny. Tylko i wyłącznie hamulec magnetyczny. No i tutaj pokrywa, jak widzicie, odpada. Więc trzeba uważać przy zdejmowaniu. Jak się coś poplącze nad wodą, trzeba je pilnować, bo no właśnie, chlup i wpadła do wody z łódki i już nie macie pokrywy i już w połowieniu. To jest Castking Mega Jaws, ma tylko hamulec magnetyczny, 8 magnesów neodymowych i to jest na takiej tulejce plastikowej, wtopione jest tutaj 8 magnesów i to pokrętło służy do ustawiania siły hamowania podczas rzutu szpuli. Minimalizowania wyprzedzania szpuli przez plecionkę, żeby się nie pojawiały te węzły, brody i plątanie. I tutaj macie te, zobaczcie, 8 hamulców, teraz jest na maksa, maksymalne ustawienie, czyli maksymalne hamowanie i tym pokrętłem, to będzie widać, jak przekręcę na zero, to proszę, schowały się, widzicie? Wsunęły się do obudowy, oddaliły się od szpuli i oddziaływanie magnesów na szpulę jest mniejsze, więc i hamowanie jest mniejsze. I tutaj, czyli rzuty są dalsze, ale ryzyko pojawienia się brody większe. I to się przesuwa, i przesuwa, odsuwa, przesuwa, odsuwa. Jak się przez to zmienia odległość rzutów albo plątanie plecionki lub nie, to już wam pokażę w tej części praktycznej nad wodą. W obudowę. Tak. Szpula założona. Nakładamy obudowę. Ciach. Akurat tu jest taki ruch pod kątem. Castking Mega Jaws. Multiplikator Abu Garcia. Odkręcam docisk szpuli. Puka, czyli jest luz. Tu jest taki cyk. Otwieramy. I tu jest, tu są dwa systemy hamowania. I hamulec odśrodkowy
i hamulec magnetyczny. System dual brake, czyli to jest od hamulca magnetycznego, to pokrętło zdejmuje się trochę inaczej, po prostu się tutaj odblokowuje zawleczkę i szpulę się po prostu zdejmuje w ten sposób. Zerknijcie na mój film z recenzji tego multiplikatora, mówienie na bogato się nazywa, i tutaj macie hamulec odśrodkowy na takich sprytnych sprężynkach. Jest inna konstrukcja tego hamulca, te bloczki są schowane w obudowę szpuli. I teraz, o, widzicie, tu są takie plastikowe czpienie. O, tu będzie widać, ja zobaczę te, które są włączone. Ten czpień się, o, gdzie go widać, tu jak się wysuwa. O, on się wysuwa i chowa, wysuwa i chowa. I tu jest sprężynka. Ona powoduje, że podczas obrotu siła odśrodkowa powoduje, że te plastiki się wysuwają bardziej, wychodzą. W związku z tym ocierają i dohamowują szpulę. Tu jest taka tulejka i o tą tulejkę ocierają. A dodatkowo macie jeszcze hamulec rzutowy zrobiony z 5 magnesów. W castingu było ich 8, tu jest 5, bo jeszcze macie hamulec odśrodkowy. Wkładamy szpulę. Szpula dobrze tutaj siedzi. Tu są te bloczki hamulca odśrodkowego. Klik. Zamknięte. Możemy iść łowić. Hamowanie szpuli odśrodkowe, magnetyczne lub podwójne. Odśrodkowe i magnetyczne w jednym. W drugiej części filmu zobaczycie, jak poustawiać te hamulce, żebyście pierwsze rzuty wykonali bez brody, bo można. Tyle z teorii. Zapraszam nad wodę. Cześć, witam Was w drugiej części poradnika, jak ustawić hamulce w multiplikatorze i do czego one w ogóle służą i jak to ustawienie wpływa na odległość rzutów, a także na plątanie się lub nieplątanie plecionki. W ogóle o co chodzi z tymi hamulcami w praktyce i dlaczego one są potrzebne? Wziąłem ze sobą zwykły kołowrotek spinningowy i teraz jak otworzycie po prostu kabłąk, ciach, prawda? To podczas rzutu plecionka po prostu spada ze szpuli. Tu się nic nie dzieje. Po prostu spada ze szpuli. I tyle w temacie. Nawijacie się. No bo teraz to się zamota, nie? I nic złego się na kołowrotku spinningowym nie dzieje. Teraz, jeśli byście chcieli zrobić to samo na multiplikatorze, to już Wam pokazuję, co się dzieje. Otwieracie tak zwany kabłąk, blokadę szpuli i w momencie rzutu, tak jak rzucacie, no jak normalnie będziecie wyciągać, to się nic nie dzieje, tak jak w kołowrotku spinningowym. Ale w multiplikatorze, w momencie rzutu jest to takie szarpnięcie, zobaczcie. Widzicie? Każdemu z Was od razu zrobi się taki węzeł. Taki bałagan na szpuli. Bo multiplikator jest kołowrotkiem o szpuli ruchomej. To jest kołowrotek spinningowy o szpuli stałej. Ona się nie rusza podczas rzutu. Nawet jak zwijacie, to się nie rusza. Tylko w jednej osi chodzi góra-dół. I kabłąk nawija Wam, rotor z kabłąkiem nawija Wam plecionkę. A w multiplikatorze szpula jest ruchoma i w momencie tego szarpnięcia podczas wyrzutu widzicie, co się dzieje? I po to w ogóle producenci wymyślili hamulce rzutowe, żeby to się nie pojawiało przy rzucaniu. To jest najlepszy Wasz hamulec. Kciuk. I tym hamulcem załatwicie wszystko. Ale trzeba być bardzo uważnym i bardzo doświadczonym wędkarzem. A jak ktoś z Was nie jest, dopiero kupiliście sobie multiplikator, Wam się spodobała ta technika, bo fajny jest, bo precyzyjne są rzuty, bo słyszeliście, że bezproblemowo można rzucać 100-gramowymi przynętami i palec wskazujący nie trzyma, tak jak w spinningowym, linki, tylko kciuk, całą szpulę, nic się nie obciera, nic nie boli, no to musicie skorzystać z pomocy
hamulca rzutowego. We wcześniejszej części filmu była jakby teoria, jakie są te hamulce, jak ten multiplikator jest skonstruowany, to teraz postaram Wam się pokazać, jak to wszystko poustawiać, żeby takie ekscesy się nie wydarzały. Zapraszam. Teraz zwinę. Dla tych, co twierdzą, że się tak węzła nie da szybko naprawić, to zobaczcie. Nie szarpać. O, bo to jest jakby nadmiar. O, i tu się robi taki mały. Wystarczy to wyciągnąć i delikatnie wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy i problem z głowy. Zamykamy. O, trzeba zwrócić uwagę, tak jak już wcześniej mówiłem, żeby nic nie było złego na szpuli, bo potem to Wam się zemści przy dalszym wyrzucie. Od razu będziecie mieć odstrzał lub ostre zatrzymanie przynęty podczas wyrzucania. Będę ustawiał hamulec rzutowy i oddam kilka rzutów, żebyście wiedzieli, o co w ogóle chodzi. Jeszcze jedna uwaga, bo patrzę, że ty oglądacie mój kanał, ale nie zasubskrybowaliście kanału. Dlaczego? Zasubskrybujcie. Fajnie mi będzie, bardzo miło. Bardzo proszę o subskrypcję. Oglądacie, no to fajnie by było, jakbyście kliknęli subskrybuj, dzwoneczek. Dzięki. Zaczynamy od podstawowego pierwszego ustawienia hamulca, jak przychodzicie nad wodę. W tym wypadku wziąłem multiplikator, który ma oba systemy hamulcowe, czyli hamulec magnetyczny i hamulec odśrodkowy. Mówię cały czas o hamulcu rzutowym. Docisk szpuli, tak jak było w części teoretycznej, docisk szpuli lekko odkręcamy, tak żeby szpula była luźna. Jest. I uwaga, bo jak Wam wpadnie do wody, no to już po ptokach. Wiele osób na Facebooku szuka tej właśnie tego pokrętła, tej osłony, która służy do dociskania, do ustawienia docisku szpuli. Więc uważajcie, żeby Wam nie chlupnęło do wody, bo już przepadł. No i tak samo, jak Wam pokazywałem, z pokrywą szpuli. Więc lepiej to robić w miejscu, cofnę się, gdzie Wam to raczej nie spadnie. Tu jest OK. I teraz tak, otwieramy. Producent sam określił, jak ustawić tutaj hamulec odśrodkowy do zwykłogłowienia. 10 gramów przynęta, więc ustawienie, tak jak fabryka wypuszcza ten multiplikator na dwójkę. Tu się ustawia to w ten sposób. Tak jak Wam tłumaczyłem, w Shimano to są bloczki, w Abu Garcia to są sprężynki, a w Cast Kingu to jest takie pokrętło z opisem less more, czyli mniejsze hamowanie i większe hamowanie odśrodkowe. Tutaj też wychodzą takie plastikowe bolce, które podczas obrotu dohamowują tutaj po tej wewnętrznej części osłony tą szpulę podczas wyrzutu. I tutaj tak jak w Abu Garcia jest 5 magnesów do hamulca tego magnetycznego. Czyli tu standardowo na 2 jest od 1 do 6, czyli 1 trzecia skali. Zamykamy osłonę. I teraz kolejna sprawa. Ustawiamy magnetyczny na 0. Dobierzemy teraz docisk szpuli do ciężaru przynęty. Tak jak Wam na wcześniejszych filmach pokazywałem, zwalniamy kabłąk i ta przynęta ma powoli spadać. Ale jest lepsza na to metoda. Wiadomo, już mam kilka miesięcy multiplikator, więc i u mnie się pozmieniało. A mianowicie, jak otworzę kabłąk, zwolnię ten mechanizm szpuli, to przynęta po uderzeniu w ziemię, teraz, bo jestem nad betonem, ma nie powodować tutaj żadnej brody. Wtedy dopiero docisk jest dobrze ustawiony. Otwieram, spada. Widzicie, co się stało? Szpula się obróciła, a linka stała w miejscu, bo przynęta leży w wodzie, na dnie lub a teraz u mnie na betonie. I to jest źle ustawiony docisk szpuli. Jeszcze nie hamulec magnetyczny czy odśrodkowy, tylko sam docisk szpuli. Zamykamy. Pamiętajcie, to jest poradnik. Czyli jak już nabierzecie doświadczenia, nie musicie się z tym tak bawić. Już będziecie wiedzieć, co i jak. Jak używacie jednej wagi przynęty, no to raz się ustawia i koniec. Czyli dokręcam. Otwieram. Nic się nie dzieje. Odkręcam. Ciach. No jest tak za bardzo teraz. Odkręcam. O.
I to już jest. Zrobiły się trzy, ale już nie takie wielkie. Jeszcze raz. No i jeszcze jest troszeczkę za bardzo odkręcone. I teraz od klasy multiplikatora zauważyłem, że na przykład w Shimano ten docisk szpuli można naprawdę bardzo dokładnie ustawić. No, a w Kaskingu tak średnio najeżdża. Jeszcze trochę odkręcę. O, widzicie? Już jest dobrze. Czyli ten docisk szpuli został ustawiony prawidłowo. Wszystko jest na zero. Hamulec magnetyczny jest zwolniony na zero. I teraz ustawiamy hamulec magnetyczny. W związku z tym, że jestem pierwszy raz tutaj nad wodą z tą przynętą, to nie wiem, jak ona się zachowa, więc ustawiam hamulec magnetyczny na maksa. To jest poradnik, pamiętajcie. I rzucam. Widzicie? Plum do wody, bez kciuka, nie ma brody. Drugi rzut. Zobaczymy, jak daleko poleci. Zobaczcie. Widzicie? Nie ruszałem kciuka. No i tak poleciało. Trzeba by policzyć ilość, tą liczbę obrotów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden, trzy, dwa, trzy, trzy, cztery, 35. Jakieś góra 20 metrów. I teraz, sterując tym pokrętłem, dam na połowę skali. Wydłużam rzuty po prostu. Ale zwiększam również ryzyko powstania brody. I tu wkracza do akcji wasz kciuk. Rzucam i kciukiem dociskam przy samym uderzeniu w wodę, żeby mieć pewność, że nie pojawi się broda. Powtórzę jeszcze raz. I sprawdzimy, czy na tym ustawieniu hamulec magnetyczny poradzi sobie z taką przynętą. Kciuk trzyma i machamy. Uderzyło w wodę i nie zrobiła się broda. Czyli hamulec magnetyczny świetnie poradził sobie. 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40. Czyli o 10 korbek więcej, jedna korbka 60 parę centymetrów, czyli 6 metrów dalej. Widzicie? Odpowiedni rzut, bez korekty. I teraz odkręcam na 2. Hamulec magnetyczny na 2. I rzucamy. Wiadomo, kciuk w pogotowiu, bo też nie chciałbym splątać plecionki. Ale spróbujemy. Czego się nie robi dla was. Rzucam. Widzicie? Próbowała się zrobić broda przed samym uderzeniem w wodę, ale się nie zrobiła, mimo że hamulec magnetyczny na 2. I patrzymy, czy dalej poleciało. Raz, dwa, trzy, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 48 obrotów korbką. Było 30, 40, raz 48, czyli jeszcze dalej. Także zobaczcie, z każdym odkręceniem tego hamulca rzuty są coraz dalsze tą samą przynętą. I właśnie o to chodzi z tymi hamulcami. Jak ustawicie dobrze docisk szpuli, i ustawicie poprawnie na początku do wagi przynęty i macie w pogotowiu kciuk, nie ma mowy, żeby wam się coś brodziło. Jak widzicie, no trzeci rzut, żadnej brody. Jeszcze jeden rzut. Dam na zero. Przy zero w ogóle nie działa hamulec magnetyczny, więc tutaj tylko ten ustawiony pierwotnie docisk szpuli ma jakiekolwiek ma jakikolwiek wpływ na to, czy się ta broda zrobi. No i zobaczcie. Zrobiła się. Widzicie? O. I teraz, gdybyście tego nie zauważyli, jest broda. To jest taka kamera, że może nie będzie do końca widać, ale o. Jest tutaj broda. O. Widzicie? I teraz, o, widać, że jest. I gdybyście tego nie zauważyli i przy kolejnym rzucie tego nie zniwelowali, to gwarantuję wam, że będzie odcięcie przynęty, czyli odstrzał albo takie gwałtowne zahamowanie, jeśli wasza plecionka nie pozwoli na odstrzał. Czyli o, była, no i dosyć spora, widzicie? Na zero. Też te rzuty raz mi lepiej wychodzą, raz gorzej, raz dalej, raz bliżej. To trzeba ogromnej wprawy. Mnóstwo ludzi
rzuca tak perfekcyjnie multiplikatorem, regulując to kciukiem, że trafiają raz po raz do butelki. Także da się, można, są różne techniki, wyrzuty tak przynęty. O, widzicie, taka śruba i da się rzucić. Także są różne takie śmieszne techniki, tego się trzeba nauczyć. O, taki wymach, o, plęc. Ale to jest poradnik o ustawieniu hamulców. Co zrobić, jeśli nie macie hamulca ośrodkowego? Jeśli tego hamulca tam w środku nie ma, nie ma tego ośrodkowego, to hamulec magnetyczny ma aż 8 magnesów. To jest dużo mocniejszy hamulec magnetyczny i on fantastycznie sobie radzi z ustawieniem tej szpuli, tak, tego hamowania szpuli, żeby wam się te brody nie robiły. I tak samo, jeśli wasz multiplikator nie ma na wyposażeniu hamulca magnetycznego, jak na przykład mój Shimano SLX, wtedy macie hamulec wyłącznie odśrodkowy i przynajmniej w Shimano on jest fantastyczny. Na początku tym Shimano łowiłem zupełnie odkręconym hamulcem, bo nie zwróciłem na to w ogóle uwagi i nie było żadnej brody, także kciuk, hamulce i cieszyć się z łowienia metodą castingową. Nie będę ryzykował, dam na trójeczkę, żeby łowić bezproblemowo, no i machamy. Widzicie? Nawet jeśli powstała taka przez chwilę, ta taka delikatna ostatnia pętla, to błyskawicznie została szpula przez magnetyka dohamowana. W przypadku, kiedy pojawiają się przy tak mocno rozkręconym, bo jest na trójkę, hamulcu magnetycznym, przy poprawnym ustawieniu całej reszty brody, no to macie kciuk. No kciuk jest najważniejszy. Musicie używać kciuka. Kciuk jest waszym hamulcem podstawowym. To jest przyrząd, który hamuje wam szpulę i musicie patrzeć, kiedy przynęta uderza w wodę i delikatnie dohamować kciukiem. I nie będzie absolutnie żadnych brud i żadnych problemów. I naprawdę nie zrażajcie się do castingu, bo to jest fantastyczna metoda łowienia. O, ciach. Delikatnie dohamowałem kciukiem. Fantastycznie. Mam nadzieję, że poradnik wam się przydał, że teraz hamulce wszystkie, jakie są w multiplikatorze, czyli hamulec rzutowy, magnetyczno-ośrodkowy, docisk szpuli, niektórzy na to mówią hamulec szpuli, a to nie jest hamulec szpuli, to jest docisk szpuli, hamulec walki, pamiętacie, to jest ta gwiazdka tutaj, o, to jest hamulec walki i tutaj nie ma nic szczególnego. W momencie zacięcia ryby tym sterujecie hamowanie. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem wam w tym poradniku, jak należy te hamulce ustawiać, jak należy z tym kombinować, żebyście nie łapali brud, żebyście nie łapali węzłów, żeby łowienie było miłe, przyjemne, komfortowe i żebyście byli zadowoleni. Jak czytam na Facebooku ludzi, którzy kupili cały zestaw castingowy i dosłownie po dwóch, trzech wypadach rzucają tym, sprzedają, nie chcą tym łowić, to nie dla nich, to inna filozofia i bla bla. No słuchajcie, jaka inna filozofia? Dopiero jak się odkryje ten casting, jak się poustawia ten multiplikator, jak się będzie wiedziało, do czego wam jest kciuk potrzebny i jak to jest fantastyczne łowienie, takie odciążające rękę, odciążające palec wskazujący, szczególnie przy bardzo ciężkich dżerkach i gumach, to no, po pewnym czasie uznacie, że to jest ta metoda i żadna inna. Także dziękuję wam za uwagę i jak zwykle widzimy się jutro na rybach. Cześć!